Oczywiście rewolucja technologiczna dosięgnęła i to boleśnie rynku książki, ruchu wydawniczego. Dzisiaj wydawcy może jeszcze nie w Polsce do końca, ale na świecie zadają sobie kilka takich kluczowych pytań. Po pierwsze, po co wydawca? Po drugie, po co autorowi wydawca? Jaka ma być ta rola wydawcy? Później, czy autor jest w stanie sam zaordynować usługi edytorskie, redakcyjne. Po trzecie, po co księgarnia? Może jest w ogóle niepotrzebna. Amazon to już od wielu lat mówi na rynku amerykańskim z dobrym skutkiem. To znaczy wymiótł księgarnię z tego miejsca na ziemi. I trzecie takie pytanie, czy w tym wszystkim na przykład ktoś taki jak agent literacki, ta instytucja ma się ciągle nieźle, zwłaszcza za oceanem, jaka będzie jego rola? Gdzieś w tym wszystkim jeszcze pada takie pytanie, tutaj żaden z moich przedmówców nie zauważył, bo nie natknął się na falę takich opinii w prasie, w mediach amerykańskich. Ile tych marnych jakościowo i jak dużo tych treści naprodukowaliśmy i kto ma to wszystko zjeść i przetrawić. Rzecz dotyczyła czegoś bardziej trwalszego niż newsy, niż prasa codzienna. Rzecz dotyczyła, to była bolesna wypowiedź dotycząca gównianych filmów, gównianych książek i gównianej muzyki, którą to zalaliśmy świat i teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić, żeby tego jak najwięcej sprzedać i żeby jak najwięcej ludzi chciało tego słuchać, czytać i na to patrzeć. Pewien problem oczywiście i zaczęto sobie zadawać pytania o jakość tego, jak to się teraz mówi po polsku, contentu. I pierwsi wpadli na ten pomysł oczywiście autorzy, którzy bardzo chętnie, zwłaszcza ci odrzucani przez wydawców i niechołubieni przez agentów, wylądowali w bardzo szybko rozwijającym się nie tylko w Ameryce, ale tam rzeczywiście lawinowo self-publishingu, ale szybko zaczęli w tym wszystkim też tonąć, tak? Bo ile tych tekstów, ktoś mi powiedział, że tam zawisło nagle 30 milionów tekstów, to znaczy to był fiction, to było non-fiction, łącznie z poradnikami, jak być bogatym i szczęśliwym. Nie do przetrawienia. I ci, którzy odnieśli sukces w publishingu, to znaczy byli najczęściej czytanymi autorami i byli na tyle rozgarniętymi i znającymi rynek autorami, zaczęli pieniądze, które w ten sposób zarobili, przeznaczać, uwaga, na opłacenie dobrej redakcji i korekty. I ten tekst, który kiedyś tam zawiesili w sieci, ten tekst stawał się coraz lepszy, był też coraz bardziej czytany. I taki autor przechodził i przechodzi i przechodzić będzie pierwszy taki egzamin dojrzałości, to znaczy stanie, gdzieś tam wyląduje na self-publishingowej liście bestsellerów i później ktoś będzie jeszcze musiał to podredagować, żeby to otrzymało wersję elektroniczną albo równolegle wersję elektroniczną i wersję papierową. Ciągle ta wersja papierowa jest przepustką do innego świata. Bo ona jest taką barierą, mówiąc brzydko, selekcji. Dzięki temu zainteresuje się takim tekstem, taką książką agent, wydawca i jest też szansa na to, żeby dopiero po wydaniu papierowym ta książka mogła pójść w świat, żeby można było zacząć, czy za sprawą agencji tym się zajmującej, czy za sprawą wydawnictwa, które będzie miało prawa majątkowe do tekstu, po to, żeby była tłumaczona na inne języki. Czyli właściwie trochę inaczej ten porządek wygląda, ale ten etap redagowania pracy nad tekstem i poprawiania czy dodawania jakości tekstowi gdzieś tam się zawsze pojawia. Ale jest jeszcze coś nowego, ciekawego, na co mi zwrócono uwagę stosunkowo niedawno.
A mianowicie są takie gatunki literackie, te takie może bardziej, nie chcę powiedzieć sformatowane, ale rządzące się dosyć jasnymi regułami i ich czytelnicy mówią, że pewne rzeczy muszą się w tych gatunkach pojawiać. To są różne odmiany, na przykład fantasy czy science fiction. I tamte teksty self-publishingowe, one szybko dostają tak odpowiedź ze strony czytelników i mamy do czynienia na bardzo wczesnym etapie z takim aktywnym, bardzo aktywnym odbiorem tekstu. Jeśli sobie autor tego życzy, zaczyna się komunikacja autora z czytelnikami na tym etapie. I mamy do czynienia z kolejnymi, lepszymi wersjami, z którymi się czytelnicy mogą zapoznać, jeśli oczywiście autor ma taką strategię. Jest rozmowa bardzo wczesna, którą kiedyś autor przeprowadzał w zamkniętym wnętrzu z redaktorem, którego potem może nienawidził, albo z którym potem wędrował po całym świecie i mówił, że jak nawet zmieniał wydawcę, to dlatego, że redaktor odszedł do innego wydawnictwa. Więc to teraz się troszeczkę do pewnego stopnia zaczyna, proszę Państwa, dziać na tym etapie. Oczywiście wydawcy, którzy walczą o przetrwanie, myślą sobie o rany, na pewno w tym morzu z self-publishing, Tam na pewno jakieś są diamenty, jakieś genialne książki, musimy na to zwracać uwagę. I już są wyspecjalizowani agenci, którzy przepatrują uważnie ten rynek i już są tacy sprytni czy myślący w przyszłość wydawcy, którzy w swoich programach rezerwują ileś tam miejsc na publikacje zaczerpnięte właśnie z tego świata. Byłam niedawno na międzynarodowych targach w Jerozolimie. One są takie specyficzne, bo przyjeżdżają wydawcy, żeby pogadać bardziej niż pohandlować. I pytam się takiego zdeterminowanego izraelskiego wydawcy, który jest zapatrzony bardzo w rynek amerykański, no dobrze, ale co tam znalazłeś, mówi, z tego self-publishingu? Rzeczywiście to są takie dobre rzeczy. No mówi, słuchaj, no pierwsze miejsce w tej kategorii w Amazonie. To nie może być złe, no okej. Okay. Ale nie, tak prawdę powiedziawszy, nie mogę tego nie wydać, bo będą na to czytelnicy. Ale to jest gówno, mówi. Ale to jest literacko do niczego. To jest dla bardzo źle przygotowanego do biuru lektury czytelnika. Ale pomyślałam sobie, Boże, no w Polsce też są wydawcy, którzy już właściwie poza błędami ortograficznymi, przecinkami niewiele robią, a mają książki bestsellerowe. Chciałam teraz jeszcze przez chwilę wrócić do tego pytania zadawanego sobie przez te różne podmioty działające na rynku, po co księgarnia, tak? No, mówi się tak, księgarnia, showroom teraz będzie. I rzeczywiście to tak już wiadomo, że działa, wchodzimy do księgarni, wąchamy, czytamy, patrzymy, porównujemy cenę i potem wyszukujemy najlepszej oferty, najlepiej jeszcze w pakiecie i dopiero wtedy kupujemy. Księgarz, który musi zapłacić czynsz, który nie może, wiadomo, za chwilę zbankrutuje. Ale proszę Państwa, stało się coś takiego w ostatnim czasie w kilku krajach zachodnioeuropejskich, gdzie działa ustawa o książce, gdzie jest cena katalogowa książki i gdzie jest prawo, które chroni księgarzy, że tam przez ostatnie lata wyniki sieci księgarskich lecą dramatycznie w dół i wiadomo, że one się będą pomału, wielkich sieci księgarskich, że one się będą pomału zwijać albo w mniejszym stopniu handlować książką. Natomiast odradzają się małe księgarnie. I fantastycznie funkcjonują. Dlaczego? Dlatego, że czytanie to też jest i obcowanie z książką, to też jest taka pewna potrzeba społeczna. Znaczy czytelnik woli pójść do małej księgarni, gdzie ma dobrze przygotowanego, obeznanego w rynku księgarza, który nie chce chodzić po wielkich salonach księgarskich, bo się w tym gubi. Potrzebuje sympatycznej rozmowy, dobrej rekomendacji, dobrą kawę i zjeść domowe ciasto.
I to głównie to się odradza w takich krajach jak Francja i Niemcy. I w tychże krajach bardzo wolno rośnie na przykład sprzedaż książki elektronicznej. To się zatrzymało na 1-1,5%. Nie chce dalej rosnąć. Rośnie sprzedaż tabletów, ale nie rośnie, ale bardzo wolno rośnie sprzedaż książki elektronicznej. Tak sobie pomyślałam, bo dzisiaj jeszcze usłyszałam wiadomość, że Amazon otwiera w przyszłym roku 80 centrów dystrybucyjnych dla książki papierowej. Co to znaczy i po co to robi? To znaczy, że nie może gardzić tą częścią rynku, po pierwsze. Po drugie, ma takie zadanie, żeby resztkę konkurencji, czyli resztkę dużych sieci księgarskich z tego rynku zmieść i tam zapanować. A zrobi to w ten sposób, że rzuci hasło i je zrealizuje, jak ma to w zwyczaju, a mianowicie tego samego dnia, kiedy będzie złożone zamówienie, tego samego dnia dostaniesz książkę do domu. Ciekawa jestem, kiedy ten czynnik społeczny jeszcze zapanuje. Na przykład Amazon będzie współfinansować małe księgarnie po to, żeby przywiązywać czytelników do samej funkcji czytania, ale może za daleko tutaj jestem za bardzo marzycielska. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce nie przekroczyliśmy jeszcze 1%, jeśli chodzi o sprzedaż książki elektronicznej. Mamy właściwie rynek tej książki papierowej, boleśnie podzielony właściwie przez dwóch takich wielkich graczy. No i czekamy z dużymi obawami na wejście Amazona, ale to nie jest oczywiście problem czytelników, bo czytelnik chce dostać książkę jak najszybciej, chce o informacji, nie tracić dużo czasu na szukanie informacji o książce i od Amazona to na pewno dostanie, ale Polska nie jest, powiedzmy sobie, pierwsza w kolejności odśnieżania w tym marszu Amazona przez świat. Na razie Amazon musi się uporać z Europą Zachodnią, gdzie ma rozmaitego rodzaju trudności. I on też sobie oczywiście zadaje te wszystkie pytania, o których ja powiedziałam na początku. Słyszeliście zapewne Państwo, że jakieś półtora roku temu tenże Amazon wyłowił z kilku najlepszych redaktorów z dużych domów wydawniczych, dał im walizkę pieniędzy i powiedział, a teraz 10 topowych autorów będzie Amazona i wy macie ich kupić i się nimi zajmować. No i to, co, jak powiedział, tak zrobił. Niedawno, dosłownie parę dni temu, usłyszałam, że ten sam ruch robi na rynku niemieckim z tamtymi dobrymi autorami. Chodziły plotki, że tutaj w Polsce też przez jakichś wysłanników rozmawia z polskimi autorami. Do końca w to nie wierzę. Natomiast wierzę w to, że po pierwsze książka ta bardziej użytkowa, oczywiście, że ona wyląduje w internecie i bardzo często nie będzie potrzebowała tej formy papierowej. Natomiast to się już rozmaici neurobiolodzy od pracy mózgu zajmują tym, jak wygląda przetwarzanie treści, jak się tylko czyta na monitorach, a jak to wygląda, gdy jednak obcuje się z tekstem drukowanym. Mnie się wydaje, że rzeczywiście ten rynek książki papierowej się znacznie skurczy i że powstanie też coś takiego jak bardzo droga książka, bardzo pięknie wydana, za którą ktoś będzie chciał zapłacić, żeby ją właśnie mieć tak podaną wedle najlepszych zasad typografii i edytorstwa. To już się gdzieś tam odradza. Będzie nadal rozwijała się i to w Polsce na taką skalę, ale nie rozwija się jeszcze, ale w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej owszem tak, a mianowicie bardzo sprawnie działający system print on demand.
który też pozwala zaoszczędzić dużo, dużo pieniędzy na przykład na składowaniu książek i na logistyce, która jest potwornie droga i pożera gro kosztów wydawców, dystrybutorów i księgarzy. Na przykład książki eseistyczne, bardzo często książki poetyckie, które z zasady są niskonakładowe. Ja nie mówię o Wisławie Szymborskiej, ale mówię o początkujących czy młodych poetach jeszcze, albo którzy będą do końca życia niezauważeni, mając, nie wiem, 12 tomików wydanych. Tego typu publikacje dzisiaj są bardzo często zamawiane w tym właśnie trybie print on demand i Amazon dzisiaj w Europie Zachodniej w różnych językach, z flamandzkim włącznie, dostarcza to w ciągu 24 godzin, jeśli ktoś woli czytać poezję jednakowoż na papierze, a nie w internecie. Także mam nadzieję, że książka nie zginie, wierzę, nie zginie. Jeszcze może jedno słowo o czymś takim, w co przez chwilę bardzo wierzyli i to gdzieś tam się smyra, rozwija, jak książka interaktywna. Wszyscy chcieli w tym widzieli jakiś ratunek. Prawdą jest, że jest książka dziecięca, która ma tę formę, ale ona jest taką fazą, myślę, pośrednią między oglądactwem i czytactwem. Głównie klasyczne bajki, literatura dziecięca ma takie realizacje. One nie znajdują jeszcze w Polsce zbyt dużo odbiorców, ale to dojdzie. Wiem, że Rosjanie na przykład to robią od lat. Wzorem wydawców amerykańskich. Eksperymenty z książką interaktywną dla dorosłych nie są póki co bardzo udane. Więc póki są autorzy i póki są czytelnicy, książka ocaleje. Dziękuję bardzo.